Dzień dobry, witam was serdecznie. Postanowiłem jeszcze w sobotę zakłócić wam, odebrać wam z 10 minut waszego prywatnego czasu. Ponieważ przeglądając w dniu wczorajszym nagranie, które udostępniłem, uznałem, że jest one na tyle niedociągnięte, że nie chciałbym was wprowadzić w błąd, szczególnie tych, którzy nie będą oglądać już samego procesu ważenia piwa z zacieraniem. Znaczy, ten błąd nie jest jakiś taki potężny, aczkolwiek nie dawał mi spokoju i stąd dzisiejszy odcinek. Otóż problem tkwi w piwie, którego stylu jeszcze nie określono, czyli kolejnym, jakby to nazwać, bezgoryczkowym IPA. Nie wiem, jak mi to przez gardło przechodzi, takie brzydkie słowo, bezgoryczkowy. Czyli wytrawne z ciałem, ale słabo przychmielone na goryczkę jasne piwo górnej fermentacji z chmielami nowofalowymi. I teraz tak, no chodzi o Brut IPA oczywiście, z tego sławetnego Brutala. Tutaj bez zmian, jeżeli chodzi o parametry techniczne, za wyjątkiem poziomu alkoholu, który wyskoczył jak z procy, jest 6% i to w sumie dobrze, bo tak powinno być. Problem piwowara polega na tym, żeby szacunkowe ABV, czyli no, szacunkowe, czyli to może być 5,5, ale może być i 6,5% alkoholu, zakryć tak, żeby nie było nachalne, czyli źle odbierane przez pijącego. I teraz tak, słód pilzneński, no taka dziwna ilość z racji tego, że tutaj plato cały czas jakby wyskoczyło, tu coś ręcznie zmieniłem, czyli płatki ryżowe, dopisałem 400 gramów, więc 2,93 deko słodu pilzneńskiego, czyli prawie 3 kilo, to bez zmian. Ryż, płatki ryżowe bez zmian, cukier stołowy 37 deko bez zmian. Dodałem tutaj Whirlflock w tabletce, pół tabletki. Zastanawiam się, czy całej nie dać. To jest tabletka, która, jak widzicie w opisie, wyklaruje piwo w sposób neutralny. To znaczy, no, tutaj nie ma co... Znaczy, ja używam to, bo po pierwsze jest wygodne i to chyba to jest po pierwsze i po ostatnie, ale po drugie też jest w miarę bezpieczne. Tutaj nie trzeba bać się efektu świnki, czyli jeżeli klarujemy piwo innymi środkami. Innymi środkami, na przykład grodziskie, bo to też wymagało kiedyś, znaczy wymaga to piwo klarowania, no to jeżeli dało się żelatynę spożywczą w za dużej ilości, no to taka wieprzowina generalnie w aromacie mogła wyjść tak nachalna, że nawet przykryć wędzenie. Whirlflock jest sprawdzony. Cała tabletka wyklarowała kiedyś piwo tak, że Jakub Gryz na kanale swoim, browarku, dziwił się albo domniemał, że wysłałem mu piwo koncernowe, czyli ta tabletka spełnia swoje zadanie, tylko tam dałem całą tabletkę. Druga sprawa jest taka, że jak słyszeliście na innym kanale też, Jabberwocky, tam chodzi mi dokładnie o piwowara z Palatą. Pozdrawiam serdecznie, miły człowiek. On stwierdził, że nie chciałbym kraść stwierdzeń, dlatego powołuje się na źródło. Dla Amerykanów klarowne piwo to niekoniecznie to samo, co dla nas. Tam to takie lekko palizujące piwo to już jest dla nich klarowne. Generalnie w styl, patrząc i czytając Brew Your Own, czytając tego człowieka o dziwnym nazwisku, nie potrafię tego powtórzyć, który jakby zapoczątkował ten styl, to piwo ma być klarowne, ale czy ma być przezroczyste, to nie wiem. Dlatego daję pół tabletki Whirlflocka. Do tego, jeżeli nasycę to piwo w kegu, a nie glukozą, no to już w ogóle będzie to piwo w miarę dobrze sklarowane. Stąd nie daję całej tabletki. Wam zalecałbym, jeżeli planujecie wersję butelkową, całą tabletkę do kupienia w sklepach piwowarskich. No, chmielów nadal nie uaktualniłem, bo nie mam czasu. Nie wiem, czy mam w zamrażarce te chmiele. Na pewno jest citra wszystko, którą dam do kega. A tutaj napisałem, że chmiele na zimno, ale 30 dni, zwróćcie uwagę, czyli to będzie w hop spiderze obciążonym szklanymi kuleczkami w otchłani, chłodnej otchłani, toni,
Brud IPA Citra w szyszkach sobie leżała obciążona na dnie Corneliusa. Dobra, ale nie o tym. Generalnie miałem tutaj zagwozdkę w ustawieniu zacierania. No, ustawiłem dwa kroki z light body, czyli z lekkim ciałem, zacieranie temperaturowe, ale tutaj jeszcze je ręcznie pozmieniałem. Co zmieniłem? Zmieniłem tutaj, no, ten program proponował zasyp na scukrzanie, maszałt i tak dalej, i tak dalej. Upraszczam to wszystko i teraz tak, zrobiłem przerwę maltozową, czyli jeszcze poprawię przy Was, proszę. Czyli tak, temperatura kroku 63 stopnie. Tutaj nie dolewam wody, bo już uznaję, to muszę jeszcze uzupełnić, doleję wodę. To będzie tak. Ja w ogóle poszukam, zaraz, jeszcze przy Was coś na knocę, sorry, jeszcze tutaj spojrzę. Dwa kroki. Zobaczymy, co jest w medium, na średnim ciele, co program proponuje. O, i to chyba będzie ok. Zaraz to poprawię. Jednak z maszałkiem proponuje. No to nie, to wiecie co, to generalnie chyba dobrze ustawiłem, bo to zrobimy tak. Trzy kroki na medium body. Zobaczmy, co zaproponuje program. No nadal mi to nie odpowiada. Spróbujmy namieszać. Zmieniamy stosunek wody do słodu na 3,5, stara szkoła piwowarska, no i temperatura kroku na 63 stopnie. Temperatura, jak widzimy, nawet spolszczona jest docelowa, dlatego, no to są jakieś tam bzdury, dobra. No to nie jest proteinowa, to już nazwiemy to przerwą maltozową. I to już jest tak naprawdę temperatura, czy infuzja. W sumie infuzja, no. Okej, nie, dobra, nie będę się tu czepiał. Dalej, scukrzanie, czyli zrobimy tutaj dekstrynująca. No to już jest temperatura, bo przez podgrzanie na 72. Dlaczego, zaraz powiem. 30 minut. Dlaczego, zaraz powiem. Maszałt, ok, niech będzie maszałt. Nie będę się tutaj kłócił. Moi drodzy, teraz trochę teorii. Dlaczego tak? Spójrzmy jeszcze na alkohol. 6,1, jeszcze bardziej skoczyło, czyli bardzo dobrze. Jesteśmy blisko stylu. Brzmi jak wyznanie alkoholika, ale uwierzcie mi, że to jest dobrze. Dobra, to teraz tak. Mamy tutaj tak, to jest wiki.piwo.org, strona, z której korzystam najczęściej chyba. Ona tutaj podaje, interesuje nas tak naprawdę ten i ten akapit, czyli dwie przerwy. Przerwa, no w sumie dobrze było napisane, scukrzająca, czyli maltozowa. I w tej temperaturze pracuje beta-amylaza. Beta-amyloza, czyli enzym, który rozkłada skrobie. Tu nie będę zresztą... Proszę, czytajcie. Enzym działa optymalnie w temperaturach 60-65, czyli 63 łapie się. W 70 stopniach idzie spać. Optymalne pH 5-4-5-5. Będziemy to mierzyć. Aczkolwiek na 60 stopniach będę się bał, zaczynam się bać, korzystając z Waszych rad o pH-metr, ale dobra, spróbujemy to utrzymać. Wracamy tutaj do tego, czyli beta-amylaza. Beta-amylaza wytwarza maltozę, która jest, i to jest najważniejsze dla nas stwierdzenie, w pełni fermentowalny. Jest ten dwucukier w pełni fermentowalny. Czas trwania 15 do 60 minut. Dlaczego 30? No tu jest klucz programu. Im dłuższa przerwa, tym bardziej wytrawne alkoholowe piwo. Także no, chciałoby się wpisać 60 minut. Ale uwaga. Gdzie to było? Dobra, zgubiłem to. A może tutaj w ogóle nie ma, tylko mój pomysł? O, jest. Czyli im dłuższa przerwa, to może się okazać, że tak, to piwo będzie wytrawne, ale za to piana będzie mniej stabilna, a może nawet i gorsza.
bo w tej temperaturze oraz 70 stopniach aktywne są endoprotezy, kurde, peptytazy i tak dalej, nieważne. Piana będzie gorsza. Dlatego złoty środek, krakowski targ, człowiek z Pomorza, Kaszub mówi o krakowskim, znaczy nie Kaszub, człowiek z Pomorza mówi o krakowskim targu. 30 minut. Dalej, 72 stopnie, zcukrzająca również, ale dekstrynująca. I uwaga, w tej temperaturze pracuje głównie alfa-amylaza. A alfa-amylaza to jest to, co mam tu w proszku. Powoduje upłynnianie zacieru, czyli taki coś w stylu maszałtu, odcinanie i tak dalej, bla, bla. Temperatura to 72-75, czyli maszałt, tak? Optimum 5,6-5,8 pH, czyli odczyn zasadowy, o ile się nie mylę, będziemy tego pilnować. Zwykle krótka, 10 do 30 minut, bo w tej temperaturze konwersja przebiega bardzo szybko. Wiele autorów jednak zaleca wydłużenie przerwy 45-60. Ma to poprawiać pianę i treściwość piwa. I teraz pytanie. No, treściwość piwa. Czy treściwością piwa jest ciało? Pewnie tak. Stąd złoty środek. 30 minut. A żeby dać szansę na odbudowę piany, nie wiem, czy dam, zobaczymy, czy w tej przerwie, czy podczas tych 30 minut nie zepsuję tej piany, na tyle, żeby ją już nie naprawiać, ale to był mój główny zamiar nagrania dzisiejszego odcinku, czyli 62-63 stopnie ustawiłem, jak widzicie, 63 stopnie, 30 minut tutaj, przerwa maltozowa i dekstrynująca w 72 stopniach 30 minut. No i mashout standardowy. Nie wiem, czy on jest potrzebny tak naprawdę, ale załóżmy, że jest potrzebny. To tyle. Dlatego chciałem nagrać tę dogrywkę, żeby skorygować się i jakby pokazać, że są wprowadzone zmiany. To dla tych, którzy będą próbowali powtórzyć tą warkę w domu. Tylko powtarzam, że wydajność jest ustawiona pod mój garnek, także tutaj może wyjść różnie, jeżeli chodzi o wielkość warki. Także chmiele będą zmienione, ale to mniej więcej, nie wiem, czy mam Simco, czy to będzie Cascade, to są kosmetyczne różnice. Generalnie to nie będą chmiele, które pójdą w New England IPA, czyli nie będą owocowe, tylko będą bardziej w tropiki, tylko bardziej właśnie w cytrusy, samą cytrynę i tego typu sytuacje. Czyli to robimy po prostu chmiele do zwykłej, dajemy chmiele, ja dam chmiele do zwykłej AIPy. Tak uważam po analizie artykułu z Brew You Own. No i to tyle, co chciałem nagrać. Moi warkowicze, jewawczanie i tak dalej, i tak dalej. Tak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że wersja ostateczna, ale mimo wszystko zalecam, żeby śledzić ważenie, bo być może jeszcze coś tutaj się zmieni, ale to już naprawdę kosmetycznie. Bardzo mi chodziło mi o to, żeby zwrócić Waszą uwagę na tą sytuację, która jest dla mnie najbardziej istotna. Dziękuję Wam serdecznie, życzę miłej soboty. To byłem ja, o 7 rano już na Was czekałem w sobotę. Do zobaczenia.